Bardzo częstym problemem u dzieci są różnego rodzaju błędy postawy. Błędy, bo wady to już są poważne schorzenia, natomiast błędy to są zaburzenia, które występują u prawie każdego dziecka. Tak procentowo te błędy postawy, nieprawidłowości w postawie mniejsze lub większe występują około 80-90% dzieci. Czyli wchodząc do standardowej klasy, znalazłaby się może dwójka, może trójka dzieci, którzy nie mają żadnych problemów ze stopami, z kręgosłupem, z ustawieniem łopatek czy miednicy. Większość niestety ma i to coraz poważniejsze i coraz więcej. Jeżeli fachowiec spojrzy na dziecko, wykorzystując do tego jeszcze jakieś urządzenia dodatkowe, takie jak platformy dynamometryczne do oceny rozkładu obciążeń stóp, czy urządzenia do badania kręgosłupa, czy badania postawy ciała, można dosyć wcześnie zauważyć, że takie błędy występują i wtedy je korygować. Na początku te błędy zazwyczaj są tak zwane funkcjonalne, czynnościowe. Znaczy to mniej więcej tyle, że nie ma jeszcze utrwalonych zmian kostnych czy utrwalonych zmian w tkance łącznej i zmiany te można odprowadzić, można wyćwiczyć tak, żeby je zlikwidować. Problem zaczyna się w późniejszym wieku, gdy te zmiany utrwalają się, zaczynają powstawać zmiany kostne, zaczynają powstawać przykurcze łącznotkankowe i już nie tylko nawyk postawy czy napięcie mięśni warunkuje nam występowanie błędu, ale zmiany, których nie da się skorygować. Mniej więcej od wieku 7 lat, 6-7 lat można dzieci badać. To jest wiek, w którym ich nawyk postawy jest już utrwalony, więc można go ocenić. I w tym wieku 6, 7, 8, 9 i więcej warto byłoby sprawdzić przynajmniej sposób obciążania stóp, czy jest równy między lewą a prawą stroną i zrobić badanie postawy, czyli ocenić ustawienie miednicy, kręgosłupa, obręczy barkowej, czyli łopatek, żeby ocenić, czy tam nie ma jakichś nieprawidłowości. Jeżeli są, to oprócz badania postawy, czy badania przyrządowego, badania postawy kręgosłupa, badania obciążeń stóp, terapeuta wykonuje badanie manualne. Badanie związane z oceną napięcia mięśni, ich siły, ruchomości poszczególnych stawów, żeby określić, jakie ćwiczenia, jaka jest przyczyna dolegliwości, jakie ćwiczenia należałoby dobrać, żeby pomóc, żeby wyćwiczyć prawidłową postawę i jej nawyk.